Witajcie! Dzisiaj po dłuższej przerwie, słuchajcie, filmik. Przyszedłem obejrzeć Grykę, bo dawno mnie nie było tutaj. Z racji takiej, jakiej wiecie, ciągle siedzę za granicą i to wszystko po prostu tak zostaje, że no nie da się tego w taki sposób prowadzić. Mimo szczerych chęci trzeba po prostu być na miejscu, inaczej się tego nie da zrobić. W każdym razie przyszedłem zobaczyć, no muszę powiedzieć, że troszeczkę mnie zmartwiło to, no ale coś się dziwić, mamy w tej chwili koniec listopada, Gryka jest jeszcze mokra, sam nie wiem, czy po prostu jest tutaj jeszcze w sumie co zbierać, bo teraz tutaj przyszedłem i sam nie wiem, czy to się do czegoś nadaje, czy nie. Trzeba będzie tutaj przyjechać z kimś i zobaczyć, ale ona tutaj widzę, że jest na tym. Jakieś tam nasiona są. Pamiętajcie, że to jest gryka i ona nie daje dużo tutaj tych nasion. Nie daje dużych plonów, bo jeśli się uda zebrać, słuchajcie, tonę z hektara, no to jest to już dużo. Więc samo to. To, że gryka, słuchajcie, tutaj porosła i ona wykończyła część tych chwastów, no to niestety potem, jak widzicie, tutaj w tym miejscu na Włoć wybiła się mimo wszystko i niestety trzeba będzie to zrobić jeszcze raz, ale tutaj to zrobiło się czysty ten kawałek. Natomiast tam ona się jakoś po prostu poprzebijała, mimo że była mocno, mocno osłabiona. Natomiast wtedy, kiedy ona już przestaje rosnąć, kwitnąć i tak dalej, no to wtedy już te rośliny jakby wyczekały ten moment i wtedy idą w górę i zaczynają się przebijać przez grykę. W każdym razie, słuchajcie, dużo rzeczy się wydarzyło i w tej chwili dużo rzeczy w moim życiu się dzieje. Nie bardzo mi się to podoba, ale nie mam innego wyjścia, jak tą sytuację tylko i wyłącznie zaakceptować. I trzeba będzie sobie w jakiś sposób radzić. Co się dzieje? Słuchajcie, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że z rolnictwem kończę i raczej do tego już nie wrócę. Natomiast wrócę do tego, od czego zaczął się w ogóle ten kanał i to wszystko, mianowicie do starych traktorów. Także w tym kierunku też coś będzie. Kto wie, może po prostu kiedyś za jakiś czas, może nie w tym miejscu, może w innym miejscu, ale do rolnictwa powrócę. To może nie aż takiego jak tutaj jest, bo tutaj jest dosyć spory kawałek ziemi, ale do znacznie mniejszego kawałka. No i zobaczymy, bo ja to naprawdę lubię, kocham ziemię i dobrze się tutaj czuję, ale niestety, że tak powiem, są siły, które się zebrały przeciwko mnie i po prostu tak to wygląda. Nie będę na razie wam mówił takich większych szczegółów i tak dalej, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także to tyle. Także co jeszcze, słuchajcie, no obiecałem wam jedną rzecz, że pokażę się wam, jak będzie 10 tysięcy subów. Ja patrzyłem parę dni temu, tam jest 9400, lekko ponad. No ale w każdym razie nie wiem, jak to będzie dalej z tym kanałem, a wiem, że dużo osób czekało na to. Też pozdrawiam tych, którzy już mnie znają i którzy, z którymi mogłem się zobaczyć, z którymi się widziałem, którzy mnie widzieli, bo i dostałem ostatnio taki komentarz bardzo miły, sympatyczny od jednego z widzów. Pozdrawiam cię serdecznie, kolego. W tej chwili wybacz, nie pamiętam twojego imienia, ale podobno mnie widziałeś właśnie na granicy w Szwajcarii któregoś razu, jak kupowałem winietę. No jeszcze raz powtarzam, szkoda, że nie powiedziałeś, nie podszedłeś, bo byśmy na pewno sobie fajnie porozmawiali. Ale mimo to w każdym razie wszystkich was serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że jesteście ze mną. No i w każdym razie, tak jak mówiłem, coś musi się w tym kanale wydarzyć i będzie się na pewno działo. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania mojego kanału, zapraszam do subskrybowania, komentowania i piszcie, co tam chcecie i na pewno na te ciekawe komentarze, na te komentarze sensowne będę odpowiadał i będę w tej chwili, ponieważ mam troszeczkę ograniczony ten czas i mam troszeczkę dużo innych zajęć związanych właśnie z tym, co się dzieje wokół mnie w tej chwili, no to zrobię coś takiego, że
że będę po prostu Wam puszczał te filmiki, które już wcześniej były, a tych filmów jest w tej chwili u mnie na kanale, myślę, nie wiem, ponad 300. Także takie coś będzie. Dużo się też będzie działo, słuchajcie, bo myślę, że też będę nagrywał inne filmiki takie, również wędkarskie, bo jak wiecie, ci, którzy mnie tam troszeczkę znają dłużej, to wiedzą, że jestem też wędkarzem i bardzo lubię łowić ryby. Także jutro powiem Wam, że będzie wyprawa na Odrę. Jadę na Odrę i tam spróbuję zasadzić się z wędką. Nie wiem jeszcze, czy na żywca, czy na fileta, ale spróbuję zasadzić się na sandacza, a kto wie, może i porzucam na spinning i jakiegoś szczupaka uda się, czy też, kto wie, może i sandacza złowić. Także to jest na tyle. Słuchajcie, co jeszcze z takich rzeczy? Mianowicie będzie... sprzedaję wszystkie maszyny, które po prostu są. Pługi, nie pługi, kultywatory, brony, traktory, po prostu co tam tylko będzie. Zaznaczam jednak, że Ursusa C325, tego, o którego dostaję ciągle jakieś zapytania, żebym go sprzedał i tak dalej, tego właśnie zielonego, to jego nie sprzedaję. On zostaje na pewno, także nie piszcie proszę w tym temacie, bo naprawdę nie chcę go sprzedać. Jeżeli ktoś się uprze, wiadomo jak to jest, prawda? Ale ogólnie nie jest ten Ursus na pewno na sprzedaż. To słuchajcie, tyle z tego w tej chwili króciutkiego takiego wstępu. Jedziemy zobaczyć, co tam będzie do sprzedania z tych maszyn. To pokażę Wam też to w tej chwili w tym filmiku. Także jedziemy zobaczyć, co tam będzie do wystawienia. Oczywiście jeszcze Wam powiem jedną rzecz, pamiętajcie, bo u mnie to nie jest tak, że jeżeli skończę z tym w tej chwili z rolnictwem, to znaczy, że już nigdy do niego nie wrócę. Nie, ja, jeżeli będzie taka okazja, to wrócę naprawdę z całą mocą, z całą siłą, z całą wiarą i będę to dalej robił. A tymczasem zapraszam Was na miejsce, gdzie stoją maszyny i pokażę Wam, co będzie do sprzedania. O cenach trudno mi w tej chwili dyskutować, bo sam nie wiem, jakie są ceny. Ja po prostu wyleciałem z tego rynku już dawno, dawno temu i nie wiem, co po ile, ale myślę, że powiedzmy zobaczymy, jakie tam będą ceny, co będzie do sprzedania i w jakich cenach. To będzie, słuchajcie, ogłoszone na stronie Giełda Zabytkowych Traktorów i Maszyn Rolniczych. Będzie ogłoszone też na stronie Marek Rolnik Team. Także tam Was zapraszam i w tej chwili już jedziemy na miejsce postoju maszyn. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie. Pierwsza na pierwszym planie tutaj jest przyczepa, wywrotka. Widzieliście, ona bardzo ładnie wywraca. Burty oczywiście są do wymiany, ale słuchajcie, rama, zobaczcie, równiusieńka, prosta, piękna rama. Także tu jest, to jest bardzo ważna rzecz, że przyczepa nigdy nie była przeładowana, przeciążona czy coś takiego, bo po prostu ta rama od razu byłoby po niej widać. Co tu jeszcze? Wiadomo, hamulce do zrobienia i tak dalej, burty, podłoga. Podłoga jest dobra w miarę. Zresztą widzieliście na innych filmach, kto tam chce, to może po prostu zajrzeć. Najważniejsze, że hydraulika działa i podnosi. To jest pierwsza rzecz. Dalej, kolejna sprawa, siewnik. O, siewnik jest. Jest jeszcze, słuchajcie, zaczep do Zetora ZT303, tego, którego kiedyś miałem. Gdzieś on, po prostu ja go ściągałem, bo chyba był tam napęd robiony z wałka, właśnie z Orkanem i wtedy on przeszkadzał, także zdjąłem. Traktor poszedł, ale zaczep jest do sprzedania. Orkan oczywiście. Też widzieliście go w pracy, także świetnie sobie radzi, świetnie zdaje egzamin. Kolejna sprawa, kultywator. Tu jest odczepione, ma akurat bronki, ale on jest z bronkami takimi lekkimi. A te bronki leżą o tu. O, tutaj. Aha, tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, tak w pionie, ale to wszystko w kalmazie jest. Co jeszcze? Lejek. Oczywiście, no i ta maszyneria, to jest, posłuchajcie, cudo, 2,10 m, wszystkie nowe noże, przejrzana po remoncie, praktycznie rakieta, maszyna niesamowita, rosyjska, nie do zajechania sprzęt, to Wam powiem, bo to, co ona po prostu robiła, to ona rąbała pniaki, wszystko po prostu, to tylko możliwe, nie ma lepszego sprzętu, naprawdę, glebogryzara pierwszej klasy, to zobaczymy to.
Tutaj przyczepa sztywna. Też w sumie, słuchajcie, jak ja ją pamiętam, ona ma drewnianą podłogę, ale mimo to ona jest naprawdę fajna, prosta, niepołamana, niewykończona. Także jest też dobra. Co jeszcze? Ciężkie brony. Tutaj jest jeden zestaw. Tu jest kultywator, on ma chyba 2,70 m szerokości, więc on jest też taki spory, ale to już do 80 prędzej by się nadawał. Pług trójka. Tutaj z krojem. On nie ma, ten nie ma przedpłuszku, z tego co pamiętam. Rozsiewacz wapna. Też widzieliście go na zdjęciach, na filmach i tak dalej. On świetnie sobie radzi. Naprawdę znakomity sprzęt. RCW2 też jest do sprzedania. Bardzo dobra maszyna. Co tam jeszcze? Pójdziemy zobaczyć. O, tu jeszcze ciężka brona. O, tutaj jeszcze jest jedna ciężka brona. I tam jest jeszcze... Nie, tam to jest ciężka brona. A to co to jest? Aha, to jest zwykła brona. Zwykła brona, piątka. A tam jest jeszcze jedna ciężka na ramię od kultywatora. Bardzo dobra rzecz. No i oczywiście ten kombajn do ziemniaków. Anna. Tu jeszcze, słuchajcie, jest... o, tutaj ta brona, talerzowa ruska. Znakomita. Ona ma, nie wiem, 3,60 chyba. Z podnośnikiem tutaj, tam jest jedno, w tym jednym kole z tamtej strony dalej ode mnie jest kapeć, ale to bez znaczenia praktycznie, bo mówię, tutaj to działa, podnosi się, także zwykłą 60 można to przeprowadzić gdzie się chce, bo ona właśnie zostało 60 przetransportowane tutaj. 5 talerzy chyba jest uszkodzonych, bo tam po prostu gdzieś te talerze trafiły na jakieś takie mocne rzeczy i one pękły, ale to jest wszystko. Zresztą do tej brony te talerze nie są drogie, więc warto. Naprawdę maszyna bardzo fajna i jak ktoś ma na przykład taką 80 czy 90 czy na przykład 120, to lepszej maszyny ja naprawdę nie wiem, trudno o lepszą maszynę, tym bardziej za te pieniądze, bo nie wiem ile to w tej chwili kosztuje, trzeba będzie po prostu zobaczyć, po ile są te brony właśnie rosyjskie, 3,60 szeroka i nie ma co po prostu sobie głowy zawracać, żeby tam jakieś nowe sprzęty brać, bo to szkoda po prostu kasy na to, a to zrobi tą samą robotę, zrobi co te inne. No w każdym razie to co będziecie chcieli, to stąd z tych sprzętów co wam pokazałem w tej chwili możecie zadawać pytania. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, co do tego, bo tutaj naprawdę ja za same noże dałem ponad 2000. To są wszystkie nowe, włoskie i francuskie z tego co pamiętam. Także dobrej firmy. A tu jest jeszcze, słuchajcie, ten pług dwójka. Tutaj te pozakładane jeszcze, jak to się nazywają, przedpuszki, nie przedpuszki. Przedpuszki są o tutaj. Tu jest jeden, tu jest drugi. Na metalowym kole, także to jest jeszcze ten fajny, taki powiedzmy starszy model. I tu są te, no jak to się nazywa, przypomnijcie mi, bo już zapomniałem. Także takie coś. A tu jest jeszcze łomatko. O. Tu jest jeszcze zetor. A, jeszcze koleba jest tam z tyłu. Też koleba będzie do sprzedania. Ona nie ma silnika, słuchajcie, i skrzyni biegów. Ale jest bardzo fajna, to jest też oryginał, także śmiało. No a zetorami się zajmiemy później w innym czasie, także zetorami sobie teraz głowy nie zawracamy. No i co jeszcze, słuchajcie, no i słupy betonowe jeszcze będę też sprzedawał. Jest ich tam trochę, to wam pokażę. Tu mam jeszcze wóz dłużyce, ale koła są w tej chwili w wulkanizacji, bo ja je zawiozłem do wulkanizatora i teraz przyjechałem, jeszcze nie odebrałem, muszę pojechać zobaczyć. Tam jedna felga jest do spawania, do robienia. Też jej na razie nie pokazywałem, bo też kolega obiecał i na razie z tego nic nie wynika. Jeszcze jest ta niebieska francuska talerzowa, pamiętacie, ona ma tam z tyłu talerze 60 cm. Też kawał maszyny i trzeba umieć nią robić, żeby się nie zagrzebać. Także widzieliście to na pewno w innym moim filmie, jak tam po prostu kolega tą 40 się właśnie, to żeśmy wygrzebywali ją, tam pomagałem mu ją wyciągnąć i w tym filmie właśnie ona się zagrzebała. Natomiast jak ja jechałem tą 60 z tą talerzową, to sobie po prostu radziłem. Nie jest to przy 60 łatwa maszyna do obsługi, ale jednakowoż na pewno jest do ogarnięcia. Trzeba po prostu tylko kwestia, żeby wiedzieć co się robi i chcieć to zrobić. No tutaj są słupy, słuchajcie. Niektóre są, jak widzicie, długie, ładne, eleganckie.
i one będą na sprzedaż, także zobaczycie pewnie po internetach, będzie coś tam pokazane i tyle. Słuchajcie, to tyle w każdym razie w tym filmiku na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze parę razy, parę filmików takich do świąt Wam puszczę. Oczywiście, jeżeli coś będzie, ktoś będzie z Was zainteresowany jakimś sprzętem, no to zapraszam, tam na pewno będzie do mnie telefon. Także dzwońcie, tylko mam taką prośbę, żeby nie zawracać po prostu głowy, żeby po prostu nie dzwonić bez sensu, tylko w takich przypadkach wyłącznie po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem czegoś tutaj z tych wszystkich rzeczy, no to wtedy, ale w każdym razie tak, żeby to było poważnie, to bardzo proszę po prostu tylko o zachowanie powagi, uszanowanie czasu, który po prostu w tym momencie poświęcam, bo naprawdę dużo się dzieje i tak, żeby sobie po prostu jeździć i gadać na polu czy przy maszynach, to raczej no, trochę nie ten czas. To tyle w każdym razie, zaraz Wam pokażę, jeszcze przejdziemy do 60 i zobaczycie 60, jak tam się sytuacja przedstawia. To zapraszam. No i jesteśmy przy ciągnikach. Słuchajcie, ja tutaj akurat puszczam wodę, płyn, bo to taka mieszanka tutaj była, tu parę razy dolewałem. Z Jarkiem jak jeździliśmy po polu i sam dolewałem, także w tej chwili po prostu dla bezpieczeństwa, bo mówię, tutaj za bardzo ten płyn się rozrzedził i nie chcę tutaj absolutnie ryzykować. No więc tak, 60, znacie ją na pewno, widzieliście ją w pracy, naprawdę świetna maszyna, znakomita, bardzo mi jej szkoda. Bo to jest ciągnik naprawdę, który ma wszystkie ciągniki pod sobą. Ona potrafiła tyle roboty zrobić i tak doskonale pali. Ja nawet teraz po prostu jej nie odpalałem już jakiś czas, mrozy, ja bym ją odpalił od strzała. Także to jest, jestem tego pewny, bo zresztą sami widzieliście, jak ten ciągnik pracuje, także nic nie będę o nim opowiadał, bo po co to. Tu jeszcze, słuchajcie, jest maszyna, też ją widzieliście, do rębania, rębak taki bardzo fajny. Ja zapłaciłem za niego prawie 5000, nie pamiętam dokładnie ile, ale to co była ona używana, no to wszystko jest na filmach, potem po prostu stała i bezużytecznie, także takie coś, jeśli chodzi o tą maszynę, to jest. Też będzie do sprzedania, nie wiem jeszcze za ile, ale zobaczymy. W każdym razie ta 60. No zobaczymy, kto będzie nowym właścicielem. Oczywiście ona będzie z kabiną, dlatego że ja nie będę w sumie tej kabiny zakładał, bo no nie mam czasu i tyle. Także nie będzie, ale jest tam kabina do niej i trzeba po prostu liczyć, że ciągnik jest z kabiną. Kolejna sprawa. Tutaj miałem Wam pokazać, zrobić film po prostu o tym Ursusie C325. Jest to po prostu genialny ciągnik i on po prostu jest takim właśnie brakującym ogniwem, że tak powiem, pomiędzy Ursusem C325 a C328. Ponieważ tutaj, jak zobaczycie tabliczkę, to mamy rok 1963, numer 30943, chyba z tego co pamiętam, bo ja w tej chwili tutaj nie widzę, bo to trzeba będzie jakoś sobie zobaczyć. I tu w każdym razie jest też napis, ja nie wiem, zrobię może, o tutaj jest, tak. C325B i to jest, słuchajcie, oryginał. Natomiast co ciekawe, jaka jest ciekawostka z tym ciągnikiem? Ten ciągnik wygląda w całości jak C328. Natomiast to jest właśnie już ukończona, całkowita modernizacja ciągnika C325 i on tak ma wyglądać, słuchajcie. Także jeżeli zobaczycie, na przykład tych ciągników było zaledwie 1000 sztuk i one się zaczęły dokładnie 1 marca i skończyły się 31 marca, kiedy były produkowane, i na tym właściwie jest koniec Ursusa C325. To, że on wygląda jak 328, to pamiętajcie, że to jest to, co ja mówiłem w swoich poprzednich filmach, że partia w tamtym czasie, partia nakazała zmianę nazwy ciągnika. Zakłady Ursusa jeszcze nie były na to gotowe i dalej produkowały, bo on miał się to zmienić natychmiast i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tak ma ten ciągnik wyglądać. On ma już inne błotniki, słuchajcie, on ma już seryjnie produkowaną maskę, ta, która była podobna do eksportowej, bo jeszcze trzeba pamiętać, że do końca lutego 1963 roku maska była z dziurami. Od 1 marca już miała te lampy boczne, po bokach tutaj. Widzicie,
Zegary już są białe, te, które mają być, obrotomierz, tutaj linka, trzeba to będzie wszystko po prostu ewentualnie porobić i tak dalej. Koła już te, co trzeba, to co wiadomo, dawno już miały te 325 Ursusy, miały te koła dokładnie od lipca 62 roku seryjnie. Tu wszystko widzicie tak jak ma być, jest przygotowane tutaj właśnie pod pneumatykę, jest przygotowane pod hydraulikę, przy czym ta hydraulika tutaj jest przerobiona, podejrzewam, że z Ursusa C330, nie mam tej pewności, bo trochę minęło czasu, jak ja się to w tym zagłębiałem, tak, więc nie pamiętam dokładnie, jak to wszystko wyglądało, ale w każdym razie tak to wygląda. Widzicie, tutaj maska jest już od 28, nowszego typu, tak to ma wszystko wyglądać, zbiornik tutaj na powietrze, tutaj jest silnik właśnie jeszcze, słuchajcie, z tym filtrem, co trzeba, tutaj jest bąk, jedyne przeróbki, jakie tutaj zauważyłem w tym ciągniku tak na szybko, to jest właśnie szybkoobrotowy rozrusznik i alternator zamiast prądnicy, natomiast tutaj widzicie, pompa, ona jest niepodłączona, znaczy pompa, sprężarka jest niepodłączona. I tak to wygląda. W każdym razie to jest tak, jak ma wyglądać. Jeżeli widzicie, słuchajcie, jakiś ciągnik z napisem, właśnie to jest to, co było na tej tablicy, na tej ściance takiej sławnej w Ursusie, gdzie są pokazywane wszystkie prototypy. Ci z Was, którzy mnie w tej chwili oglądają, no to pamiętacie, mamy tą właśnie maskę z napisem Ursus C325. I do tej pory to była ogromna zagadka, co to jest, jakim cudem, że widzimy ciągnik C328, a jest to 25. To jest właśnie ten ciągnik. On tutaj został już całkowicie zmodernizowany. Tutaj z 25 to zostało po prostu tej starej, tego pierwszego modelu, naprawdę niewiele rzeczy. Jest to modernizacja tego ciągnika i pamiętajcie, tu zostało tych ciągników wyprodukowanych w marcu z 1963 roku zaledwie 1000 egzemplarzy. Także od numeru 30 000 do numeru 30 999 te ciągniki właśnie są oznaczone jako Ursus C325 i później już tego nie było, później mamy C328 zgodnie z nakazem partyjnym. Tak to sytuacja się przedstawia, także jest kilku kolekcjonerów, którzy mają właśnie te ciągniki i to są perełki, słuchajcie, ponieważ tych ciągników naprawdę nie wiadomo, ile zostało. Ja znam, oprócz tego znam jeszcze 3 sztuki i to jest właściwie na tyle. Także pamiętajcie, ciągnik od numeru 30 000 dokładnie do numeru 30999, to jest 25 i on ma mieć tabliczkę z 25. Najgorzej jest, słuchajcie, to, że ten ciągnik, jeżeli nie będzie miał tabliczki, bo to jest serce tego ciągnika, pamiętajcie, to jest serce, to nie wiemy, czy to mamy do czynienia z Ursusem C325 czy C328. Jedyne co, to po numerach, które są wybite na skrzyni biegów i tam trzeba będzie sprawdzać. Tak to wygląda. Słuchajcie, także tu jest taki egzemplarz, jak widzicie, tak to wygląda i ten ciągnik będzie na sprzedaż, on jest zarejestrowany, także jeżeli chcecie jakieś rozsądne oferty, to zapraszam. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz w tym wszystkim. To nie jest tak, że ja muszę po prostu to sprzedawać, także ja bardzo dziękuję handlarzom, którzy po prostu by chcieli, nie wiem, jakieś tam po prostu sobie kokosy pozbijać i tak dalej, bo to jest sprzęt dla rolników, to jest sprzęt dla pasjonatów, a nie do sprzedania, żeby ktoś po prostu sobie coś tam porobił i dorzucał jakieś nie wiadomo pieniądze i sprzedawał po prostu, bo to oczywiście, jeżeli chcesz, no to dobrze, no, ale pamiętajcie, że to nie jest sprzęt, który idzie do oddania za przysłowiowe darmo. Także to na to nie liczcie, ceny znacie, więc te ceny po prostu tych sprzętów będą zbliżone. Oczywiście one mogą być troszeczkę takie atrakcyjniejsze u mnie, powiedzmy tam, nie wiem, czy 500 czy 1000 zł tańsze niż są, ale to są ceny takie realne, rynkowe, także na żadne okazje naprawdę proszę nie liczcie, bo to nie o to chodzi, żeby się tego pozbyć. To jest, ja bardzo szanuję i cenię sobie ten sprzęt. Wiele rzeczy po prostu mnie kosztowało to, żeby go zdobyć, wiele wyjazdów, wiele telefonów i tak dalej, to wszystko po prostu chodzi o to, żeby ja to tak samo cenię i dla mnie to tak samo jest ważne.
No i słuchajcie, po kapitalce 60, on oczywiście ma tutaj tą maskę skaszanioną taką, więc maska jest do wyrzucenia, błotniki podejrzewam, że też do wyrzucenia, kabina do dokończenia będzie, a poza tym tutaj mechanicznie to on jest praktycznie nowy, cały, jedyne co to jeszcze będę musiał zrobić tylko tutaj drobiazg w skrzyni biegów, ponieważ tutaj cały czas są chrobocze to i nie chce się podnosić ten podnośnik, bo tam po prostu któryś z wałków chłopaki jak robili to zapomnieli wymienić jednego wałka i przez to po prostu trzeba będzie trochę roboty zrobić, ale zobaczymy, spróbuję się dogadać z mechanikiem, żeby z nim to jeszcze raz po prostu zrobić i zanim on pójdzie do sprzedania, to na pewno będzie jeszcze przejrzany i dokładnie zrobiony. Postaram się powiedzmy tu jeszcze zainwestować w niego, w te szyby, w drzwi tutaj dokończyć, tak żeby kabina była już skończona. Tour oczywiście świetny, znakomity, polski, ze starej produkcji, z łyżką, praktycznie niewychuśtany, niewyjeżdżony i po prostu on pójdzie już dopiero po takim przeglądzie, żebym ja był pewny, że ten, który po prostu bierze ode mnie ten ciągnik, wsiada, odpala i jedzie w pole i robi co tam potrzebuje. Ostatnią rzeczą, którą tutaj wymieniałem, to była pompa wzmocniona do tura, bo tam po prostu coś się działo, że ona nie chciała, ale poza tym to już widzicie. Dobrze, to tyle moi mili z tego wszystkiego, co tutaj widzicie, z tych planów po prostu dotyczących likwidacji gospodarstwa. Niestety przykro mi, ale takie jest życie. Takie jest życie i trzeba po prostu się z tym pogodzić. Nie wolno się absolutnie w żadnej sytuacji nigdy poddawać. Dlatego trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!